Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam Was już teraz na krótki materiał o południowej obwodnicy Warszawy. Łączymy się z Sykutem. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy Powie, czyli południowej obwodnicy Warszawy. 18 grudnia ma zostać otwarta ulica Branickiego. Ta ulica jest o tyle ważna, że będzie łączyła z Ursynów z Wilanowem. 20 grudnia ma zostać otwarty tunel pod Ursynowem. Na ten moment dopracowywane są ostatnie elementy ze stałą organizacją ruchu. 10 stycznia swój kurs rozpoczną dwie nowe linie autobusowe. 319 z Międzylesia do Natolina Północnego przez Nowy Most oraz Centrum Zdrowia Dziecka oraz kolejna nowa linia autobusowa 263, która połączy Stegny z Ursynowem Południowym przez Zawady. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, zniecierpliwiony, czekający na najdłuższy tunel samochodowy w Polsce, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, to trochę tutaj się pojawi. Macie tutaj dokładną jeszcze rozpiskę, na jakiej trasie będą jeździć te nowe linie autobusowe. Znaczy, to jest jedna główna. Tutaj będzie jeździć właśnie tak jak Sykut powiedział, od Centrum Zdrowia Dziecka dość ciekawą trasą tutaj dalej, bo wzdłuż właściwie linii kolejowej, później przejedzie sobie trochę wzdłuż obwodnicy, tam różnymi takimi zakamarkami, żeby jak najwięcej osób zebrać. Ja szczerze powiedziawszy, na przykład znam jedną osobę, która będzie już z tego autobusu na pewno korzystać. No i dalej wjeżdża przyczółkową na południową obwodnicę Warszawy, a konkretnie na most południowy. I później zjeżdża też pierwszym zjazdem na Wilanów, na zjeździe Wilanów i później przejeżdża sobie przez miasteczko Wilanów, dzięki czemu będzie mogła ta linia zabrać bezpośrednio osobę z miasteczka Wilanów i podwieźć do metra, które jest kawałek dalej obok metro Imielin. No i wjeżdża później ta linia do góry, robiąc dosyć ciekawy zawijaz, robiąc ciekawe kółeczka i wjedzie właśnie do tej pętli małej. Nie do końca wiem, jak ten autobus tam się zmieści, bo to jest ogólnie bardzo mało miejsca, no ale tak stwierdzili, że się mieści to wszystko, no to ja ich trzymam za słowo. No i tak to będzie mniej więcej wyglądać. Zobaczymy jeszcze wszystko, wszystkie szczegóły, wszystkie informacje, jak to będzie porozkładane, to zobaczymy na dniach, ponieważ 10 stycznia ma ta linia zostać uruchomiona. Domyślam się, że jakoś na początku stycznia lub jeszcze na sam koniec grudnia poznamy jakieś większe szczegóły, jak ta linia autobusowa będzie funkcjonować, również z tą drugą linią, która też mnie bardzo ciekawi, bo jedzie przez Zawady, a Zawady potrzebują tak szybkiego dojazdu do metra i w drugą stronę do przyszłej pętli tramwajowej. Także zobaczymy, jak to będzie jeszcze wszystko funkcjonować. No i też powstaje nowa linia autobusowa na Białęce, tam do tej nowej pętli, ale o niej powiem jeszcze więcej już niedługo, jak będę mieć trochę więcej informacji na ten temat, bo to też jest na pewno ciekawa informacja. To było na tyle z tego materiału, trochę Wam pokazałem zdjęć najświeższych z obwodnicy. No i co dużo nie mówić, jeśli Wam się podobały takie zdjęcia i te informacje, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale i nie tylko, z takich różnych filmów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja Wam powiem szczerze powiedziawszy, że te zdjęcia tego tunelu pod takim kątem, no, wyglądają wspaniale. A jeszcze piękniej będzie można nim przejechać. I to już jutro. Do zobaczenia. Już wkrótce. Cześć!